Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Piłka do koszykówki o masie 0,6 kg uderzyła w ziemię z prędkością 10 m na sekundę i odbiła się z prędkością 8 m na sekundę. O ile wzrosła energia wewnętrzna piłki i otoczenia podczas obicia? I teraz tak. Mamy tutaj, jeżeli mamy do czynienia z energią wewnętrzną, taki trójkącik. To jest delta. Czyli określenie zmiany lub różnicy, czyli odejmowania, bo to wynik odejmowania, różnica, tak? Czyli będziemy mieć energię kinetyczną pierwszą minus energię kinetyczną drugą. Wiemy, że będą to energie kinetyczne z danych, bo mamy tutaj prędkość pierwszą i prędkość drugą, a energia potencjalna ma w swoich wzorach wysokość. Masa naszej piłki do koszykówki jest niezmienna, 0,6 kg. Natomiast prędkość pierwsza wynosi 10 m na sekundę, a prędkość druga już 8 m na sekundę. Czyli wyliczamy sobie energię kinetyczną pierwszą z danych, tam gdzie jest V1. Przypomnijmy sobie jeszcze wzór. No i podstawiamy. 0,6 razy 10 do potęgi drugiej na 2. Możemy sobie skrócić 1,0,3. Z tym oczywiście skracać nie możemy, bo najpierw w kolejności działań mamy potęgowanie. To miejsce niweluje nam to 0. 3 razy 10 to 30. Energię kinetyczną mamy w dżulach. Teraz energia kinetyczna druga. Ten sam wzór, więc od razu podstawiamy. 0,6 razy 8 do potęgi drugiej tym razem. 2, 1, 0, 3. 0,3 razy 64. To 19,2 dżula. No i teraz wracamy do tego wzoru na zmianę energii wewnętrznej. I zapisujemy sobie tam, gdzie wyszło nam więcej, minus tam, gdzie mamy mniej, aby nie wyszło nam ujemnie. I naszym wynikiem jest 10,8 dżuli. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.